Wizy do Wielkiej Brytanii są coraz bardziej popularne dla nas, dla Polaków. Mamy tam dosyć dużą grupę osób pracujących, osób mieszkających, studiujących. Dzisiaj będziemy mówić trochę więcej na temat wiz pracowniczych, bo te wizy najczęściej Państwo pytacie, jeśli macie już plany przeniesienia się do Wielkiej Brytanii. Jestem z Kasią. Dzień dobry. I dzisiaj pochylimy się nad wizami do Wielkiej Brytanii. Od razu zaznaczamy, że będzie to materiał raczej ogólny, bo w Wielkiej Brytanii ważne są szczegóły, jeśli chodzi o każdy rodzaj wizy i jakby wymagania. Czy dobrze mówię? Zgadza się. Okej. Okay. Jak byś w ogóle scharakteryzowała wizy do Wielkiej Brytanii? Dla kogo one są? Jak możemy je, nie wiem, podzielić? Jak scharakteryzować? Mhm. Jak opisać? Jeśli chodzi o wizy pracownicze po Brexicie, te wizy są wydawane raczej tylko dla pracowników wykwalifikowanych, chociaż ta nazwa też jest trochę myląca. To nie jest tak, że to są wizy tylko dla osób z bardzo wysokimi kompetencjami, które się w jakimś stopniu mocno wyróżniają. Jest określona lista zawodów, natomiast na tej liście nie pojawiają się zawody typu, nie wiem, kelner, czy taksówkarz, czy nawet kierowca zawodowy. Natomiast są to raczej zawody, do których jakieś kompetencje musimy mieć, chociaż no niekoniecznie musi to być chociażby, nie wiem, wykształcenie wyższe. Nie ma w tym momencie żadnych wiz, które pozwalają na taką pracę czasową, poza taką pracą na gospodarstwie rolnym, która pozwala nam na zatrudnienie tylko na parę miesięcy. Czyli można powiedzieć, że Wielka Brytania ma politykę migracyjną, która będzie promowała zawody bardziej techniczne, bardziej wykwalifikowane? Może nie do końca techniczne. Jest też sporo zawodów chociażby menedżerskich i takich zawodów, które można określić jako, nie wiem, może bardziej humanistyczne, gdzie nie musi mieć tego tytułu inżyniera. Tak naprawdę ta lista jest bardzo długa i ona też się zmienia z czasem. Natomiast, no, tak jak mówię, nie ma raczej takich zawodów, które tak w pospolicie funkcjonują jako, nie wiem, proste zawody. Właśnie jeżeli chcę sobie pojechać dorobić na parę miesięcy, czy ja, gdy musiała sobie pojechać jako kelnerka, no to ja takiej możliwości nie mam. Tak naprawdę najbliższe stanowisko to jest menadżer restauracji, więc no jednak te kompetencje muszą być zupełnie inne. Czyli jak dobrze rozumiem, jak mówisz, w tym momencie wizę do Wielkiej Brytanii w celach pracowniczych mogą dostać tylko wykwalifikowane, czy też wysoko wykwalifikowane osoby. Nie ma wiz dla pracowników fizycznych, dobrze rozumiem? W pewnym sensie tak. Zależy od tego, jak interpretujesz to słowo pracownik wykwalifikowany. No, musi mieć jakieś kompetencje. Tak naprawdę zawsze, kiedy rozmawiamy z klientami, one dostają informację, że po prostu jest określona lista zawodów. No i nie wszystkie zawody, które oni sobie wybierają, na których chcieliby być zatrudnieni, się tam pojawiają. Bardzo często mam rozmowę z zawodowymi kierowcami, gdzie jakby no, to są osoby, które mają określone kompetencje, jakby mają też uprawnienia do wykonywania tego zawodu. W tym momencie oni możliwości, żeby uzyskać taką wizę, nie mają. Ale no chociażby stanowiska menedżerskie, gdzie tutaj no często mimo wszystko nie ma jakiegoś takiego konkretnego wykształcenia, no to tych stanowisk menedżerskich na tych listach jest kilkanaście, kilkadziesiąt. Mhm. Czyli można być menedżerem, natomiast kierowcą taksówki już przykładowo. Nie. Okay. Tak więc, szanowni Państwo, jeśli będziecie chcieli aplikować o wizę do Wielkiej Brytanii, najpierw sprawdźcie, czy wasze kwalifikacje będą akceptowane przez Urząd Imigracyjny, tak? Bo to się zgłasza do Urzędu Imigracyjnego. Tak. Home Office określa, jakie zawody w tym momencie mogą taką wizę uzyskać. Mhm. A jak w ogóle wygląda procedura, jeśli ja bym wymarzył sobie pracę w Wielkiej Brytanii, chciałbym wyjechać do Wielkiej Brytanii, wrzucić wszystko w Polsce, od czego powinienem zacząć? No w pierwszej kolejności, tak jak zazwyczaj, trzeba znaleźć oferty pracy. To, co natomiast jest różne w Wielkiej Brytanii, to nie możemy zatrudnić się gdziekolwiek. To nie jest tak, że skontaktujesz się z pracodawcą w Wielkiej Brytanii, powiesz, dzień dobry, chciałbym pana pracować, on powie, super, no to pracuj, daję ci umowę, no to nie wystarczy. Obecnie, żeby móc być zatrudnionym w Wielkiej Brytanii, żeby w ogóle taką wizę wystąpić, to, co różni Wielką Brytanię, to fakt, że żeby móc zaaplikować o taką wizę, trzeba mieć certificate of sponsorship i to jest dokument, który pracodawca uzyskuje przez home office. No i to, co też jest istotne, to nie każdy pracodawca brytyjski może taki wniosek złożyć. Żeby móc złożyć wniosek o zatrudnienie osoby z zagranicy, trzeba znowu mieć wcześniej licencję wyrobioną na zatrudnienie pracownika z zagranicy. Dopiero wtedy możemy sobie o taki certyfikat wystąpić. I o tym często pracodawcy brytyjscy w ogóle nie wiedzą, albo mylą osoby, które mają aplikować o wizę z osobami, które mają w tym momencie status. Tamta procedura jest prostsza, oni nie muszą mieć certyfikatu sponsorowania, wiadomo, są już na miejscu. Natomiast to jest bardzo popularny problem, że oni o tym po prostu nie wiedzą. Mhm. Ty mówisz o tym statusie, to się nazywa, jakiś jest fachowa nazwa na ten status? Osiedleńca.
settled. Czyli dużo łatwiej będzie znaleźć pracę, jeśli będę miał status osiedleńca i będę już mieszkał w Wielkiej Brytanii? Tak, bo nie musimy spełniać warunków wizowych. Nie mamy tego certyfikatu sponsorship, to nie jest od nas wymagane. A tak jak mówię, to jest popularny problem, że pracodawcy o tym po prostu nie wiedzą. Często ludzie słyszą, że mogą, mają po prostu na przykład najpierw przyjechać i dopiero później otrzymają taką wizę, albo żeby najpierw zaaplikowali o wizę, dopiero później dostaną dokumenty. No, nie ma takiej możliwości. To pracodawca musi ponieść pierwszy zrobić, wykonać jakieś kroki i pracodawca musi pierwszy ponieść koszty wyrobienia certyfikatu sponsorowania. No i dopiero później taki aplikant może o wizę wystąpić. Czyli tak trochę porządkując całą procedurę, na samym początku pracodawca, zakładamy, jesteśmy w tej wersji, że nie mam statusu osiedleńca i osiedleńca jest to mój nowy pomysł, chciałbym wyjechać do Wielkiej Brytanii. Czyli na samym początku pracodawca musi uzyskać ten certyfikat, dopiero później praca jest po mojej stronie osoby, która chce uzyskać wizę. Składam dokumenty. W jaki sposób składam dokumenty? Pracodawca posadzi. Najpierw uzyskuje licencję na stronie pracownika za granicę, chyba że już ją mam, tak, bo to jest stały dokument. Później wystawia certificate of sponsorship, imienie na aplikanta. No i dopiero później aplikant może sobie taki wniosek wizowy złożyć. Aplikacje w tym momencie Polacy mogą złożyć zdalnie całkowicie. Składamy wniosek przez stronę rządową Wielkiej Brytanii i później tak naprawdę dokumenty możemy sobie zrobić przez aplikację, ewentualnie jest też opcja, żeby to zrobić przez biuro TLS w Warszawie. Czy te dwie opcje mogę sobie wybrać, czy jest już jakoś przygotowana droga? Zakładam, że dla tych zawodów będę musiał zawsze składać w ambasadzie, a dla tych zawodów będę mógł zrobić online. Nie, czy wybierasz tak, jak tobie jest wygodniej. Szczerze mówiąc, z tego co wiem, większość aplikantów aplikuje całkowicie zdalnie. No jest prościej i taniej, nie trzeba nigdzie jechać. Plus z tego co wiem, jest też często po prostu szybciej. Właśnie, taniej i szybciej. Jakie są koszty? Jaki jest czas oczekiwania? Koszty są duże. Taka wiza, sama opłata konsularna to jest koszt od mniej więcej 700 funtów do 1600, w zależności od tego, przede wszystkim od zawodu oraz od tego, na ile wyjeżdżamy. Standardowo jest tak, że jeżeli dostaniemy certyfikat sponsorowania do 3 lat, to ten koszt wizy będzie niższy. Powyżej 3 lat koszt będzie wyższy. Dochodzi do tego jeszcze opłata za składkę zdrowotną. Każda osoba, która przyjeżdża na stałe do Wielkiej Brytanii, czy przyjeżdża do rodziny, czy przyjeżdża do pracy, musi opłacić koszt ubezpieczenia zdrowotnego. I jeśli chodzi o czas, no to oficjalnie na tych stronach rządowych jest napisane, że są 3-4 tygodnie. W praktyce no, zdarzali mi się klienci, którzy dostawali taką wizę po dniu. Natomiast no, raczej bym zarezerwowała sobie tylko około tego miesiąca, że aż tyle mogę czekać. Zależy to po prostu od dokumentów, ale naprawdę są osoby, które dostają te wizy bardzo szybko. Czy możesz określić, które osoby otrzymają wizę, które będą miały problem, patrząc tylko na dokumenty, na ten certyfikat, na kwalifikacje? W dużej mierze tak, ponieważ system jest punktowy. Żeby dostać wizę do Wielkiej Brytanii, trzeba mieć 70 punktów, trzeba mieć certyfikat o sponsorowaniu, zawód listy z home office'u, certyfikat językowy na poziomie B1 i to też są określone ośrodki językowe, które są akceptowane przez urząd. Najczęściej, jeżeli spełniamy te 3 punkty, wizę dostaniemy. Dodatkowe punkty ma się na przykład, jeżeli ma się zawody listy deficytowej, na przykład wszystkie zawody medyczne, większość zawodów medycznych. Na tej liście jest, oni zawsze mają dodatkowe punkty. Tak samo też zależy dużo od wypłaty. Im wyższa wypłata, im więcej pracodawca jest w stanie za ciebie zapłacić, tym tych punktów jest więcej. Natomiast taka podstawa, którą trzeba spełnić, no to certyfikat językowy, sponsorowania i zawód list z home office'u. Czyli tak sumując, najpierw musimy się skontaktować z pracodawcą. Pracodawca musi mieć dla nas certyfikat. Później możemy złożyć całą aplikację zdalnie. Nie musimy udawać się do konsulatu czy też do biura podawczego w Warszawie i załatwić tą sprawę zdalnie. Czas oczekiwania jest około miesiąca, natomiast może się okazać, że ta wiza będzie wydana szybciej. Trzeba spełnić określone warunki punktowe. Tak więc na samym początku już będziemy mieli w miarę jasność, czy ta wiza będzie nam przyznana, czy nie, czy będziemy mieli z tym kłopot. Czy możesz ty pomóc? My udzielamy konsultacji, jeżeli chodzi o wizy pracownicze, w zależności od tego, czy klient jeszcze jest na etapie poszukiwania pracy, czy już ma jakąś konkretną ofertę, albo czy już ma po prostu dokumenty, jakby możemy udzielić informacji, jak ten proces przebiega, czyli co jest potrzebne, jakie będą opłaty, na co musimy zwrócić uwagę, co jeszcze musimy dać od pracodawcy. W tym momencie nie mamy usługi pełnego składania wniosków za klientów, ponieważ no, procedura jest o tyle prosta i też o tyle indywidualna, że zazwyczaj klienci robią to albo osobiście, albo robią to w ogóle
ogóle za nich pracodawcy w Wielkiej Brytanii. Często firmy mają też podpisane umowy z firmami, które się tym po prostu zajmują. Natomiast my jak najbardziej możemy udzielić konsultacji, w której udzielimy tak naprawdę wszystkich informacji, których klient będzie potrzebował na etapie składania wniosku albo po prostu przygotowywania się, czy kiedy się po prostu zastanawia, czy w ogóle nie chciałby się tam przeprowadzić. Szanowni Państwo, w takim razie tak, zachęcamy do kontaktu. Na koniec filmu podamy dane kontaktowe, gdzie troszeczkę więcej informacji publikujemy. Oczywiście prosimy o subskrypcję naszego kanału, to nam pomoże. Natomiast w wszystkich sprawach zachęcamy do kontaktu z Kasią. Kasia Wam pomoże. Udzielimy konsultacji, tak żebyście Państwo ten proces przeszli w miarę szybko i sprawnie. I zapraszamy. Zapraszamy.